10 złych rzeczy, które zrobił Winston Churchill. W 1910 roku Churchill został mianowany ministrem spraw wewnętrznych. Na tym stanowisku został bohaterem skandalu. W 1911 roku doszło do strzelaniny na Sydney Street między szkocką gwardią a łotewskimi anarchistami. Churchill udał się na miejsce strzelaniny i zezwolił gwardii na użycie broni. Nie dopuścił też na miejsce walk straży pożarnej. Został przy tej okazji sfotografowany, a zdjęcie wywołało sporą aferę. Jako minister spraw wewnętrznych Churchill, który był zdecydowanym przeciwnikiem praw wyborczych kobiet, nakazał policji używanie brutalnych metod wobec sufrażystek, czyli kobiet walczących o prawa wyborcze dla kobiet. W konsekwencji został wychłostany szpicrutą przez jedną z kobiet na dworcu w Bristolu. W trakcie I wojny światowej Churchill zaproponował atak na półwysep Gallipoli, którego zdobycie otwierało dla aliantów cieśniny Bosfor i Dardanel, umożliwiając zaopatrywanie Rosji przez Morze Czarne i mogło to wyeliminować Turcję z wojny jako sojusznika państw centralnych. Inwazja na półwysep Gallipoli okazała się katastrofą. Dowództwo brytyjskie popełniało błąd za błędem, a Turcy stawili silniejszy opór niż spodziewał się Churchill. W ciągu rocznych walk straty po stronie aliantów wynosiły 44 tysiące zabitych i 97 tysięcy rannych. Churchill podał się do dymisji, oskarżając lorda morskiego Fischera o niepowodzenia. Przez pewien czas sprawował jeszcze urząd kanclerza księstwa Leicester, ale wkrótce podał się do dymisji i opuścił rząd. Zaciągnął się ponownie do armii i przez kilka miesięcy dowodził batalionem na froncie zachodnim. W 1920 roku Churchill rozkazał użyć gazów bojowych podczas powstania Kurdów i Arabów w Iraku. Świeżo wówczas poddanym pod władzę brytyjską. Tym samym jest on pierwszym człowiekiem, który wydał rozkaz użycia gazów bojowych przeciwko cywilom. Winston Churchill jest pomysłodawcą powstania i zwierzchnikiem niesławnych irlandzkich czarno-brązowych. Formacja złożona z angielskich weteranów I wojny, często przestępców, miała wspomagać irlandzką policję królewską w walce z irlandzką armią republikańską w nasilającym się na początku lat 20. na wyspie konflikcie o niepodległość. Churchill, patrząc przez palce na jej poczynania, sprawiał, że czarnobrązowi wykonywali swoją pracę szczególnie brutalnie. Przymykał oko na ataki zwykłych irlandzkich obywateli, często przeprowadzane w ich domach i uderzające w innych członków rodziny. Prawdziwa liczba morderstw i okaleczeń do dziś pozostaje nieznana. 14 kwietnia 1920 roku w zemście za zamach IRA na oficerów brytyjskiego wywiadu policja i czarnobrązowi udali się do Croke Park i podczas meczu zaczęli zabijać przypadkowych ludzi. Jest to pierwsza słynna krwawa niedziela, podczas której zginęło 14 osób, a wiele zostało rannych. Tymczasem Churchill opisywał czarnobrązowych jako dzielnych i honorowych oficerów. Działalność Churchilla w Indiach. Niepokojący i obrzydliwy jest widok pana Gandhiego, buntowniczego prawnika z Middle Temple, który teraz udaje fakira, kroczącego półnago po schodach pałacu ulicy Króla. Tak, sytuację Indii skomentował w 1931 roku Churchill. Kiedy Gandhi rozpoczął kampanię pokojowego oporu, Churchill wściekł się, że powinien być on ze związanymi rękami i nogami postawiony u bram Delhi, a następnie podeptany przez ogromnego słonia z nowym wicekrólem siedzącym na plecach. Gdy opór się wzmógł, oznajmił: nienawidzę Hindusów. Oni są bestialskim ludem o bestialskiej religii. Churchill za wszelką cenę bronił istnienia brytyjskiego imperium, które oczywiście znajdowało się w Afryce. Na kanale Światowa Historia pojawiła się cała seria oraz jeden długi film poświęcony dekolonizacji Afryki i tam przedstawiam, jak bardzo tragiczny i brutalny był to okres w historii świata.
Otóż Churchill uważał, że żyzne wyżyny Kenii powinny pozostać domeną białych osadników i zatwierdził czystkę etniczną miejscowych Kikuchu, które określał jako tępe dzieci. W 1952 roku po atakach ruchu Mau Mau na białych farmerów Wielka Brytania ogłosiła w Kenii stan wyjątkowy. Nawet 300 tysięcy Kikuchu, w tym kobiety i dzieci, zostało osadzonych w obozach koncentracyjnych, które nagrodzona policerem historyczka Carolyn Elkins nazywała brytyjskimi gułagami. Szeroko stosowane rażenie prądem, przypalanie, bicie, a nawet kastracja. Więźniowie byli tam zmuszani do darmowej pracy, przetrzymywani, torturowani. Jednym z więźniów był Hussein Obama, dziadek prezydenta USA, Baracka Obamy. Te naruszenia konwencji o pracy przymusowej z 1906 roku i konwencji o prawach człowieka, przyjętej przez Radę Europy, odbywały się za wiedzą ówczesnego premiera Zjednoczonego Królestwa, oczywiście Winstona Churchilla. Wszystko, żeby ratować resztki rozpadającego się nieuchronnie imperium kolonialnego. Jak stwierdza ujawnione niedawno memorandum z archiwum FBI, Winston Churchill namawiał Stany Zjednoczone do rozpoczęcia ataku atomowego na Związek Radziecki. Według tego dokumentu w 1947 roku Churchill uważał, że uderzenie na Związek Radziecki może być jednym ze sposobów powstrzymania komunistów przed podbiciem Zachodu. Notatka napisana przez agenta FBI donosi, że Churchill wezwał senatora Stacey Bridge'a, aby przekonał prezydenta Harry'ego Trumana do przeprowadzenia ataku nuklearnego, który zmiótłby Kreml i sprawił, że Związek Radziecki byłby niewielkim problemem do rozwiązania. Moskwa jest wówczas bezbronna wobec ataku nuklearnego. Nie ma przecież własnej bomby. Tę wybudowali dopiero w 1949 roku. Churchill jest autorem hasła Keep England White, czyli utrzymajmy Anglię białą. Otóż trwała wtedy debata o ograniczenie imigracji z Karaibów. Churchill miał świra na punkcie rasy brytyjskiej. Uważał, że 100 tysięcy zdegenerowanych Brytyjczyków powinno zostać przymusowo wysterylizowanych i osadzonych w obozach pracy, aby powstrzymać upadek rasy brytyjskiej. Ponadto nie powinno się wpuszczać do Wielkiej Brytanii obcokrajowców, aby Wielka Brytania powstała Wielką Brytanią. Sugerował również, że dla włóczęgów i próżniaków powinny istnieć kolonie pracy, do których można by ich wysłać. Czym to się różni od poglądów Hitlera? No chyba tylko tym, że Wielka Brytania wygrała tę wojnę, tak? To co najważniejsze, w trakcie II wojny światowej Churchill za wszelką cenę chciał utrzymać dobry kontakt ze Stalinem. Niestety tak się stało, że wyszła na jaw zbrodnia katyńska, której dopuścił się Stalin na Polakach. Oczywiście Churchill nie mógł tego pokazać światu. Z tego względu zataił całą sytuację i nie chciał współpracować z Polakami. W 1943 roku na zachód poleciał generał Sikorski, Polak, który miał teczkę z dokumentami dowodzącymi zbrodni katyńskiej oraz chciał o tym rozmawiać. Otóż Sikorski zginął w bardzo niejasnej katastrofie lotniczej na Gibraltarze. Wielka Brytania utajniła wszelkie dokumenty pochodzące z tej katastrofy. Z kolei sama śmierć Sikorskiego niezwykle osłabiła rolę Polski w negocjacjach międzynarodowych, a zarazem pozwoliła na otwarte wysuwanie roszczeń terytorialnych przez Związek Radziecki. Ukoronowaniem całej tej sprawy były ustalenia konwencji w Teheranie w kwestii przyszłości Europy, w tym Polski, gdzie Churchill oddał Polskę Stalinowi i Związkowi Radzieckiemu. Strona niemiecka próbowała oczywiście wykorzystać całą sytuację, umiejętnie wbijając klin w relacje Polaków z aliantami. Pojawiające się wówczas informacje propagandowe jednoznacznie rozstrzygały, iż wypadek był sprytnie zaplanowany przez Brytyjczyków i skierowany był w Sikorskiego, który chciał rozłamu sojuszu Związek Radziecki - Wielka Brytania. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o Winstonie Churchillu oraz dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, To Ciekawa oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!